spać, luli spać, nie ma kto kołysać. A poszli spać wszyscy kołysacze. A tylko mały Józio w kolibeczce płacze. Wieś była gęsta, wszystkie budynki były pod strzechą, był tylko jeden pod blachą i on zedwa pod dachówkę, reszta wszystko było pod strzechą. Po sąsiedzku mieszkała rodzina Żydów. Akurat tak było, że po sąsiedzku, że kolegowaliśmy się z tymi Żydami. Raz lepiej, raz gorzej. Ich było trzech braci, ja byłem jedynakiem w domu. Także przy zabawie to nieraz i kopniaczka się dostało od tego Żyda najstarszego. Ale to wszystko tak się rozchodziło. Tylko tyle, że byłem łatwowierny i oni mnie zawsze oszukali. Był taki moment, że znalazłem w dziadka stary jakieś tam ubraniu 5 rublówkę złoto i wybiegłem na chodnik i bawię się. Żydki podeszli, co ty masz, pokaż, no to nic nie warte. Ty nam daj. Poleciał i wyciął samolocik z papieru. Masz samolota, 5 rublówkę do kieszeni, cicho nie gadaj, mi to takie załatwienie było. Ale tak, spośród tych trzech Żydów, jeden to był fajny kumpel. Jak bawiliśmy się w konie, to on zawsze był źrebakiem, bo miał, bardzo się śmiał, tak jak hej, jak rżał, jak źrebak. I myśmy byli konie, a starszy kolega był tam batem na ściczu, czy jakimś pręciem. No i ten Żydek dostawał. Fajna zabawa była. A mój rówieśnik, który razem chodził do szkoły, to całkiem inny charakter. Bluźnił taki, tylko że był pewny, bo miał starszego brata. Jakby coś, to zawsze trzeba było uważać, bo tego brata nieraz dostawałem tam, jak ktoś z tym Żydem. W szkole było tak, taki przypadek, że jak wchodził nauczyciel, to się wstawało wtedy z ławki. Dzień dobry panu i była modlitwa. A Żyd przede mną zawsze siedział, bo tam na końcu to rozrabiali trochę, tylko w przednich ławkach. I Żyd sobie stawał, tak po prostu stawał i wzrok po prostu tak przed siebie patrzył się i tak było zawsze. I mnie zakorciało go tak uszczypnąć, a on tak sobie drygnął, mnie się to podobało, także dwa razy go uszczypnął, on tam drygnął, jak to dziecko, to spędziała mi ręka. Jeszcze się nie przeżegnał, a nauczyciel spostrzegł to i mnie po tej parę takich półmetrowa linijka była tak mi. Więcej ma się to nie powtórzyć i się nie powtarzyło, tylko jeszcze brat jego to mnie jeszcze porządnie wlał za to i na tym się skończyło. A był przypadek, że w czasie zimy, jakiś był rok, może 34, 5, rodzice poszli do kościoła, a my jakieś, szukaliśmy jakieś, no po prostu jakieś atrakcji u kolegi, po sąsiedzku u Żydów. Znaleźli za obrazem opłatki na święta. Zdjęli to. A co to takie? I mi się po kawałku, dobry trach, zjedliśmy to. Jak to się wydało u Żydów, jaki tam był gwałt, ta szorabina się oparła, że święconego opłatka Żydzi zjedli. No i tutaj od rodziców burę dostałem i rodzice tam tym dali, tym tośmy zjedli, ale że u Żydów to był taki rejwach. No, trudno mi już wtedy znaczy to opowiadać. Drugi przypadek był, że była Żydówka, tylko starsza ode mnie, chodziła do szkoły, kolegowała się z koleżankami, dziewczynami. Była jedna ręka, tam się była nawet urodna, także była zżyta i taka, że potrafiła się zżyć. Bardzo szanowana ta Żydówka była i na 3 maja poszła, z chórem śpiewała w kościele. Jak się dowiedział jej ojciec, to takie spraw, że oj, tydzień czasu, może więcej nie chodziła do szkoły, bo posiniaczona była, taki ojciec ukarał. Ale ona
korygowała się, bo zasłużyła na takie szanowanie. I wie pan, i teraz była taka sprawa, że w czasie okupacji tam panienki zbierały się na przątki, bo to jak była zima w 40 roku, to pełno tych Niemców było, jak to młodzież, zawsze tam Niemcy zaglądali, jeden z taką zagadywał i jeden Niemiec, nawet taki był Pelcwebel, że zaczął ją, tak jak to się po naszemu mówi, podrywać, zaczął z nią rozmawiać, ona tam bardzo taka urodna była i przyjemna. I któryś tam powiedział jednej tej dziewczynie, jakiś Słowak, trochę po polsku, że ty masz krzywe nogi, a twój kolega z Żydówką się chodzi. Bo Jude? Jak ten się dowiedział, że Żydówka poszedł do karczmy, to na bantury narobił, porozwalał, buchnie wszystko, tam takich narobił, baraczów. I jak zaczęli ich prześladować, bo jeszcze w 40 roku to tak nie bardzo się brali, ale już w 41 to już był ich ten pogrom. Ona zaszła do tego, gdzieś tu mam jego zdjęcie, Zieńczuka, tego porucznika. I mówi, Seweryn, ja ci się oddaję, rób ze mną co chcesz, tylko żebym ja mogła przeżyć. A ona mówi, słuchaj, on nie tak mówi, słuchaj Rachela, ja mam narzeczone, ja od tego ciebie nie wymagam, tylko ja ci pomogę. Wysłał ją z patrolem do Chmielowa, tam była już ta podziemna organizacja i niech ci z Chmielowa zaprowadzą do tych krajówek w tym lesie parczeskim, słyszał pan o tym tamtym bazarze. I tam ją odprowadzili. Ale słuch o niej zaginął, bo jak pamiętam, w 1943 roku był okres w kwietniu, akurat przed Wielkanocą, to pod trójkami sztukaszy tutaj nad wsią tak się wbijali i tak, takim jękiem dopadali tego lasu i tam bombardowali. Ten las się długo palił i prawdopodobnie tam zginęła, bo już słuch o niej zaginął. O, to takie przejście z Żydami. Druga sprawa, że znajoma Żydówka z Parczewa przyszła ze swoją córką w 1942 roku. Na początku czerwca, tam akurat sianokosy się kończyły, żeby przenocować. No, mama tam zrobiła pościel, nocują jedną noc, burza wyszła, drugą noc, też burza była. No i wreszcie trzeba jakoś, co dalej, poprosiła rodziców, żeby ta córka, taka 18-letnia małka była, żeby ta córka pobyła jakiś czas u nas, bo żeby nie zginęła, bo Niemcy bardzo ich męczą. A ona pójdzie do domu, do Parczewa, tam odwiedzić swoje domostwo, czy tam coś po prostu no, nie zginęło jej, bo ona handlowała takimi ścinkami, że jak się zajedzie do Parczewa, to da, ja wam dam za darmo wszystko, za darmo nadaję tych klinków na chustkę, na fartuszek, a przyjdzie kaszy, jajek nabierze, tam czego trzeba, mąki. I tak był handel, dobrze się to układało. Tymczasem ta Żydówka, miesiąc, drugi, matka zginęła w pogromie, jak był ten pogrom w Parczewie, słyszał. To było takie, że tam pogrom był i ta Żydówka została. I tak jeden miesiąc, drugi to miało być tajnie, a ta dziewczyna była urodna, Żydówka, śpiewała pieśni, taka po prostu starsza siostra nauczyła ją pacierza w razie Niemcy, żeby nie małka, tylko żeby była Maryśka. No i ona tak wszystko pojęta była, pojęła. Rodzice jak żniwa chodzili w pole, ja pasę krowy, to zostawił mnie tam coś na kuchni do jedzenia, przygonię krowy. Janek, chodź, to zostawili ci jakieś tam zupka, czy jakieś ziemniaki tam jeszcze na kuchni ciepłe. I ona daje, siadamy, to siadaj małka, jedz. I zaczynamy jeść, ja mówię, małka, czego to Żydzi jedzą tyle cebuli?
albo to taki zwyczaj, czosnek jadłem, to stąd, ale bo tam w ciepłych krajach to takie był zwyczaj i tak była swoja. Tymczasem na początku września było jakaś taka, że Niemcy pędzili kontyngent, wjeźli z innych gmin, tutaj aż spod Dwórza i innych gmin, do parczewa, do stacji. I w kolanie gonili Niemcy z kontyngentem. I ona, mama szykuje obiad, ona trochę siedzi w kącie, zobaczyła Niemiec, idzie na podwórze z urzędnikiem jakimś. A ona do torby i założyła gwiazdę i zaczęła drżeć się, zbladła. Mama, dzieci, nic nie tego, czuć to, bo zginiemy. I Niemiec wchodził do mieszkania, tylko zobaczył, że otwarta stodoła, tata mucił zboże już na nasienie. I wrócił się od razu do taty, kontyngent. I tata pokazuje, że 5, 10, 15 już, a jeszcze o tyle zostało. Już nie mówi, że to na nasienie, tylko że o to los, nel, i od razu, żeby natychmiast tego jeszcze pogroził ojcu. I ja wybiegłem, zaprzęgaj konia. I no i ten zboże jeszcze trochę pośladu dosypaliśmy, bo to żeby Niemca oszukać. I tata przychodzi, coś ty nam zrobiła, bo tak Niemiec kazał. Tak Hitler nakazał. No to jak ty nie słuchasz nas, tylko Hitlera, po prostu to idź sobie tam. I wiem, gdzie poszła. Po pół wieku dowiedziałam się, gdzie zaszła, tutaj na Holendernie, do tych ludzi znajomych. I tam był taki, no już w tym czasie, był już w ruchu oporu. I zaprowadził ją, bo tu niedaleko były dwa bunkry, takie ziemianki, Żydzi się, parczasty Żydzi się przechowywali i tam ją wzięli i tam zginęła. Nie ma kto kołysać, a poszli spać wszyscy kołysacze.